Skandal w pomorskiej policji. Mundurowi z Wejherowa wywieźli nietrzeźwego za miasto. Mamy komentarz komendy. To mogło skończyć się tragicznie. Policjanci z Wejherowa, pomorskie, wywieźli nietrzeźwego mężczyznę za miasto i zostawili go na pastwę losu. Na szczęście znalazł go przypadkowy kierowca i pomógł. Mundurowi mają teraz potężne kłopoty. Funkcjonariusze z Wejherowa podjęli interwencję wobec nietrzeźwego mężczyzny. Zamiast odwieźć go jednak do izby wytrzeźwień, policyjnej izby zatrzymań albo do szpitala, wywieźli go za miasto i zostawili samego. Policjanci z Wejherowa wywieźli pijanego. Jak podaje radio RMF FM, nietrzeźwego mężczyznę w rowie za miastem znalazł przejeżdżający tamtędy kierowca. I tylko to pewnie uratowało mu życie. Kierowca natychmiast wezwał na miejsce policję, a w międzyczasie dowiedział się od poszkodowanego, że wywieźli go w to miejsce sami policjanci z Wejherowa. Od razu po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu, komendant wojewódzki policji w Gdańsku natychmiast skierował na miejsce funkcjonariuszy z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, poinformowała fakt komisarz. Karina Kamińska, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Natychmiast zostały wdrożone czynności kontrolne. Powiadomione zostało również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Prokuratura Rejonowa w Wejherowie, dodała. Policjanci z Wejherowa zawieszeni. Ustalenia potwierdziły się, ponieważ komendant powiatowy policji w Wejherowie inspektor Anna Kos natychmiast wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy. Wykazało, że dopuścili się rażącego naruszenia dyscypliny służbowej, potwierdza komisarz Karina Kamińska z pomorskiej policji. Policjanci zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków służbowych, a komendant wojewódzki policji w Gdańsku wszczął procedurę wydalenia ich ze służby, dodaje. Ostra reakcja policji na występek funkcjonariuszy z Wejherowa. Policja zareagowała bardzo ostro i stanowczo na bulwersujące zachowanie funkcjonariuszy. Nie ma miejsca w szeregach policji na tego rodzaju zachowanie, które stoi w sprzeczności z etyką i z pewnością nie ma ono nic wspólnego ze służbą dla ludzi, do której powołany jest każdy policjant, podkreśla komisarz. Konieczna. Prokuraturze na razie nie udało się przesłuchać poszkodowanego, ponieważ nie ma z nim kontaktu. Przyszłość policjantów wydaje się jednak być już przesądzona. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia, co poszkodowany z Wejherowa. Tym razem historia zakończyła się szczęśliwie, ale to nie pierwszy raz, kiedy policjanci zachowują się w tak karygodny sposób. W maju 2018 roku patrol policji z Pobiedzisk, Wielkopolskie, wywiózł pijanego Piotra M. do lasu. Następnego dnia 36-latek został znaleziony tam nieżywy. Mundurowi Karolina F. i Filip S. zostali wyrzuceni ze służby, a ich proces powtórny proces przed sądem w Gnieźnie jeszcze trwa. 23 stycznia 2015 roku policjanci z komisariatu w Kudowie-Zdroju wywieźli nietrzeźwego Marka H. w okolice miejscowości Taszów, Dolnośląskie, i zostawili na pewną śmierć. 57-latek nie przeżył mroźnej nocy. Zmarł z wychłodzenia. 2 lata później policjanci z Wałbrzycha porzucili w lesie bezdomnego. On również nie przeżył.